Cześć wszystkim w niedzielę. Dzisiaj tym razem rozczuch rana. Mam dopiero co się wykąpałam. Wszystko w ogóle, słuchajcie, na wariackich papierach. Powoli. Miał być film z wycieczki na... Co nie były to lamy, tylko to były, jak one się nazywają, alpaki. Miał być film z alpak, nie było żadnych alpak. Za to będzie film dzisiaj z wycieczki, bo jadę na wycieczkę i właśnie dlatego tak się spieszę, bo po pierwsze, faceci, słuchajcie, jesteście niepoważni, albo nie umiecie słuchać. Nie wiem, czy to każdy jeden tak ma. Umawiasz się z człowiekiem, tłumaczysz mu, mówisz mu, a on ci pisze, że stoi pod blokiem, a miał dać znać, zadzwonić jak wyjeżdża. Jedziemy z Michaelem. Pozdrawiam Michaela i pozdrawiam Magdę. Pojedziemy właśnie sobie w góry na taką małą mini wycieczkę. Dlatego tak się spieszę, bo musiałam jeszcze w międzyczasie wyprawić Adasia, bo Maciek zabierał teraz właśnie, przed sekundą wyszli Adasia. Chciałam sobie zrobić coś ciepłego w termos do picia. I co jeszcze? Włosy mam mokre, no bo się kąpałam. I próbuję udawać, że nie boli mnie brzuch, a boli mnie brzuch. Słuchajcie, o endometriozie zaraz wam opowiem. Trzeba było mówić, zabrałbym suszarkę. No jesteśmy po... No to czekajcie, to czekajcie. Kciuk. Boże, i tak wygląda moje życie. Czy ja kiedyś usiądę w spokoju i nie będę musiała robić nic. No nic, może teraz wam nie opowiem, no bo oni już czekają na mnie. Ale może wam opowiem później. W górę wam opowiem. Dobra, słuchajcie, jednak wam opowiem, mam chwilę, bo oni pojechali z przyzwyczajenia na moje stare mieszkanie. Ja wychodzę przed dom, przed blok i mówię, kurwa, gdzie wy jesteście? Oni, no tutaj na parkingu, gdzie zawsze. Ja mówię, przecież was tu nie ma. Chwila ciszy, aha, bo to nie to mieszkanie. No, także mówiłam o tym, że niestety, ale co się wydarzyło? Dostałam miesiączkę, na którą tak bardzo czekałam, z nadzieją, że wszystko będzie dobrze i że teraz po tej lekarce, ręce, które leczą, wszystko będzie dobrze. Niestety, no niestety nie było. Okres dostałam w pracy, poszłam wcześniej do domu i przyszłam do domu, tak mi strasznie bolało i tak strasznie zaczęłam płakać, słuchajcie, jak dziecko. Bolało mnie wszystko, promieniowało mi, miałam wrażenie, tak jakby ktoś podpalał mi biodro i promieniowało mi aż do pleców, więc to był taki, no naprawdę dziwny ból, najgorszy w ogóle i no i taka się czułam zrezygnowana, bo tak bardzo czekałam z nadzieją, że już teraz będzie dobrze, a jest jeszcze gorzej. Więc daję wam po prostu o tym znać, no szczerze, tak jak jest. Myślałam, że byłam cała w skowronkach i pełna nadziei, że będzie dobrze. Niestety, no niestety nie było, więc napisałam od razu wtedy, jak przyszłam do domu, do szpitala, do nich, żeby ich pospieszyć, żeby zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje, bo telefonów nie odbierają, napisałam maila. Zobaczymy. No i dzisiaj jest niedziela i jeszcze mnie boli, jeszcze czuję, słuchajcie, środa. Czwartek, piątek, sobota, no i niedziela, nie? Także od środy, a dzisiaj jest niedziela, ja to jeszcze czuję. To nie jest tak, że w ogóle nic przeszło mi, kilka dni i już nie ma śladu po endometriozie. Niestety dalej mnie tam w środku łupie, ale już po tylu miesiącach tak jakby nauczyłam się z tym bólem żyć, że ja go cały czas czuję, ale staram się nie zwracać na niego uwagę, chociaż jest to strasznie męczące. No dla psychiki i dla organizmu też, nie ukrywam. To nie jest już taki ból, jaki był w środę czy w czwartek, absolutnie nie. To po prostu czuję, że tam jeszcze coś mnie boli w tym boku. Ale no co, jadę w góry. Jadę na świeże powietrze, jadę w naturę, tak jak lubię najbardziej. Tylko właśnie problem jest taki, że nie mam czapki. Nie wiem, gdzie jest moja czapka, a ja dopiero co się wykąpałam, suszyłam jeszcze włosy na szybko. No, na upartego mam kaptur. No i zobaczymy. Dlatego dzisiaj będzie vlog wycieczkowy. Bez w ogóle żadnej spiny. Taki zwykły, prosty z gór. No i... O, stylówka jest.
Chciałam Wam pokazać spodnie, które kupiłam na dziale dziecięcym. Takie o. 1,64 m. Idealne. Nie miałam takich. Fajne, bo są czarne na tyłku. Długość idealna. Mam bardzo brudną niestety kurtkę, której już nie zdążę wyprać. Ale to nic. O. Ty byłeś na wizji. Powiedziałam wszystkim, że pojechałeś na stare mieszkanie. Teraz nikt już tego nie może się tego wyprzeć. Jedziemy. Widoczki z boku. Całkiem sympatycznie. Michaelowi dzisiaj ewidentnie nie idzie prowadzenie. Gdzie idziemy? W prawo. Ma ktoś monetę? O! Nagram, żeby było, jak się zgubimy. Żeby szukać jakiegoś punktu odniesienia. Ludzie grillują, właśnie tak wygląda weekend. Niedziela, standardowa niedziela w Norwegii. Wszyscy grillują. Doszliśmy na razie do takiego domku. Sosterheta się nazywa. I zobaczcie, każdy ma wywalone, dzieci siedzą na dachu. O. Nie tylko dzieci. Nie tylko dzieci. I można sobie wejść. Tam jest kominek. I to jest ogólny domek dla wszystkich. Tak się nazywa. Michael, my tu już szczytujemy. Musisz poczekać. Dobra, już biegnę. Ładnie. Nie wiem, czy wyjdziemy aż tam, ale na razie jest ładnie. Ale to bardziej przez to, że mi się tak samemu nie chce chodzić. Jak... Nie widać. Aża. Tu idziemy. O tu. Tam idziemy. Ta kurtka pasuje. Jak Madzia, jak tam? Pięknie. No. Nie można się zgubić, bo jest te jak trasa, te jak tędy, te jak tutaj. Niech myślą, że to dla Polaków. Teraz znowu idziemy w dół. Michael, pokaż się, jak jest stromo. Tak jest. Ryba z wody. O Jezus. Ale jest te jak tędy. A tam woda. Idziemy w dół. Nie, chciałam. Chodziło mi o to, żeby było odniesienie. Ale tego tak nie widać tutaj. Michael się poświęca. Pokazuje, jak jest stromo. Tak, stromo. No tak jest. Tak właśnie. Troszkę wieje, ale jest ładnie. O. Yo! Ja już jestem w domu i to jest takie piękne uczucie, bo czuję się trochę, jakbym się naćpała tlenem, bo i nie umiem tego inaczej wytłumaczyć, ale bardzo to lubię uczucie i gdyby nie to, że boli mnie ten zasrany bok. Ja staram się to odpychać, bo podobno to, na czym skupiamy uwagę, to rośnie. No ale nie ukrywam, że zatruwa mi to życie. Mówię tutaj o tej endometriozie. I cały czas będę o tym powtarzać, bo cały czas ja to czuję. I cały czas to jest ze mną. I ja mam taki jeden tydzień wycięty całkowicie, można powiedzieć. Niełatwo się z tym żyje, że tak powiem. Pokazałam Wam tutaj troszkę kawałek Norwegii.
nie jechaliśmy daleko na tą wycieczkę w te góry. Właściwie to była taka bardzo spontaniczna wycieczka. Ja się o tym dowiedziałam trochę kilka minut wcześniej, no niecałą godzinę. Niecałą godzinę się wcześniej dowiedziałam o tym, że taka wycieczka jest i też chciałam na nią pojechać, dlatego wszystko było tak na wariackich papierach. Teraz usiądę, zrobię sobie herbatkę, termoforek sobie przygotuję, żeby ten tutaj sobie położyć, bo mi to najbardziej pomaga. No i co? Jeszcze realia. Muszę poodkurzać, muszę zagrzybiałą kabinę wyczyścić. Jak macie jakiś sposób na to, żeby się grzyb nie robił pod prysznicem, to dajcie mi znać, bo ja myję, szoruję, a mimo wszystko i tak na tych fugach, gdzie to się, nie fugi, ten silikon, cały czas miałam ten sam problem w poprzednim mieszkaniu i to samo dzieje mi się tutaj. Musiałabym zerwać już różnymi rzeczami, różnymi środkami, próbowałam to doczyścić, nie schodzi. W każdym razie, no i tak muszę kabinę dzisiaj wyczyścić i poodkurzać. I tyle na dziś, no bo jutro już do pracy. Także biorę się za delikatne sprzątanie, zmontuję ten filmik. On będzie mega krótki, ale to nic. No tak spędziłam dzień, to będziecie mogli zobaczyć, jak spędziłam chociaż ten dzień. Chyba tyle. Nie mogę sobie przypomnieć, czy miałam coś ważnego do przekazania, ale wydaje mi się, że nie. No chyba nie. Plany wstępne są na przyszły weekend na narty. Ale jeszcze zobaczymy, bo nie gadałam w ogóle z Maćkiem, nie dogadywałam się, czy będzie z Adasiem, czy nie, czy jeżeli będzie, to w który dzień i tak dalej, bo to wszystko jest takie ruchome. Także zobaczymy. Dzień kobiet. Na Dzień Kobiet idę na saunę z dziewczynami. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa!